Tylko godziny dzielą nas od inauguracji rozgrywek w trzeciej grupie trzeciej. Bielszczanie, jak to się mówi kolokwialnie, na dzień dobry wyjeżdżają do Rybnika, gdzie na stadionie przy ulicy Gliwickiej zmierzą się z miejscowym Rowem. Trenerze, to były krótkie, ale mocne przygotowania. Tak, trwały one 4 tygodnie. Ostatni tydzień traktujemy jako już mikrocykl startowy. Pierwsze 2 tygodnie na pewno było zdecydowanie mocniejsze. Ostatnie 2 tygodnie już schodzimy delikatnie z obciążeń, żeby zawodnicy na pierwszy mecz byli w pełni gotowi. W półprywatnej rozmowie wspominaliśmy o tym kilkanaście dni temu, że zawodnicy nad podziw dobrze przygotowani rozpoczęli tę fazę sezonu, czyli zasadniczą część przygotowań. Tak było, mieli rozpiski, więc przychodząc, wracając już do treningów grupowych w tym okresie przygotowawczym, byli na odpowiednim pułapie, dlatego te przygotowania przebiegały sprawnie. Ja przede wszystkim jestem zadowolony z tego, że cały okres przygotowawczy wszyscy byli zdrowi i wszyscy przepracowali wszystkie jednostki treningowe tak, jakbym sobie tego życzył. Ocena gier kontrolnych rekordzistów? Nie przegraliśmy, to jest duży plus. Sprawdzaliśmy 2 warianty ustawienia, jeżeli chodzi o obronę. Uczyliśmy się jednego z wariantów, dlatego różnie z tymi straconymi bramkami było, ale przede wszystkim cieszę się z tego, że nawet w jednym z meczów kontrolnych, gdzie przegrywaliśmy dość wysoko, bo 3-0, udało nam się ten wynik dogonić i odrobić, i to pokazuje charakter zespołu. Jest zadowolenie mimo faktu, iż żadnego z tych spotkań nie zagraliście na zero z tyłu, jak to się mawia? Szczerze, mogę całą rundę grać tak, żeby wygrać jedną bramkę więcej, strzelić jedną bramkę więcej niż przeciwnik. Wspomnijmy zatem o personaliach. 3 nowe twarze w kadrze trzecioligowego rekordu. Tak, chcieliśmy wprowadzić do szatni świeżą krew. Udało nam się pozyskać 3 zawodników, młodego bramkarza, młodzieżowca Tadeusza Grabowskiego, jednego ze środkowych obrońców Marcina Mączkę i napastnika Nikolasa Wróblewskiego. Mniej więcej 1/3 kadry biało-zielonych stanowią młodzieżowcy. Szkoła, Akademia Rekordu słynie z tego, że bardzo dobrze szkoli i grzechem by było nie skorzystać z obiecujących młodych, perspektywicznych zawodników. Zatem skoro mówimy o perspektywach, to o tych najbliższych. Jak to będzie w najbliższym meczu z Rowem Rybnik, jak to będzie w rundzie jesiennej sezonu 2020-2021? Nie lubię wybiegać daleko w przód. Na dzień dzisiejszy skupiamy się na najbliższym meczu. Chcemy się do niego optymalnie przygotować. Oczywiście wszystko weryfikuje liga. Mądrzejszy będę po tym pierwszym sobotnim meczu. Powodzenia. Przyda się, dziękuję.